Przez niezliczone lata, odkąd ludzkość chodzi po świecie, krążą plotki, mity i legendy o bramach, które mogą nas zaprowadzić do innego świata. Do dziś nie znaleźliśmy żadnych dowodów na istnienie tych bram. Jednak wydaje się, że w starożytnych czasach takie bramy były dość powszechne. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić Wam kilka z tych tajemniczych portali, które według legendy służyły jako łącznik między naszym wymiarem a innymi wymiarami, które znajdują się gdzieś tam pośród gwiazd. Zanim zaczniemy, pamiętajcie o polubieniu i włączeniu powiadomień, aby obejrzeć więcej filmików. Brama Bogów, Peru. José Luis Delgado Mamani rozpoczął pracę jako przewodnik turystyczny w Peru w połowie lat 90. Mniej więcej w tym czasie wyruszył na ekspedycję, aby znaleźć nowy region dla swoich następnych wycieczek. Kiedy przeszukiwał okolice, natknął się na dziwne miejsce, które jest teraz znane jako Brama Bogów. Chociaż José nie spodziewał się znaleźć jakiejkolwiek bramy do innego świata, nie był to pierwszy raz, kiedy zobaczył coś takiego. José mówi, że przez całe życie miał sny i wizje o mistycznej bramie, która prowadziła do mistycznego świata bogów. Mówił, że drzwi, które często widział, świeciły pięknym niebieskim blaskiem. Widział dwoje drzwi. Jedne z nich miały około 7 metrów wysokości i prawdopodobnie należały do bogów. Te drzwi pozwoliły bogom swobodnie przechodzić z naszego wymiaru do ich własnego. Jednak obok nich znajdowały się mniejsze drzwi, mierzące zaledwie około 2 metrów. Ta brama była przeznaczona dla ludzi, których osobiście wybrali bogowie, umożliwiając im przechodzenie do królestwa pozaziemskiego. Bogowie mieli przychodzić na ziemię, rozmawiać z ludźmi i wybrać kilku z nich, którzy mieli im służyć przez całą wieczność. Ta brama została stworzona tysiące lat temu, aby umożliwić swobodne wkraczanie bogów między ludźmi. Nie wiemy na pewno, do czego miały służyć te drzwi i możliwe, że są one tylko częścią konstrukcji, która nigdy nie została ukończona. Zostały one wyrzeźbione w skale i można je znaleźć na pustkowiu w Peru. Tysiące ludzi co roku gromadzi się przy tych mistycznych drzwiach, mając nadzieję, że będą mogli spojrzeć na mistyczny świat, który być może gdzieś tam istnieje. Miejsce bogów w Abu Ghurab. Miasto Abu Ghurab od tysięcy lat jest owiane tajemnicą. Wierzymy, że miasto zostało zbudowane około 4500 lat temu i można w nim było znaleźć szereg świątyń. Dwie z tych świątyń zostały zaprojektowane tak, aby współgrały ze Słońcem i zostały stworzone na cześć starożytnego egipskiego boga Re. W mieście znajduje się również platforma, z której, zdaniem wielu, korzystał arcykapłan. Ta niezwykła platforma została stworzona, aby kapłani mogli komunikować się z wyższą siłą. Mieli w ten sposób zdobyć wiedzę o ludzkości i o tym, jak prowadzić swój lud. Mówi się, że arcykapłan po wejściu na platformę był odwiedzany przez bezcielesne głosy bogów, które przemawiały do niego i ujawniały ważne informacje. Niezwykle interesujące jest to, że platforma ta posiada wiele cech wspólnych z portalami, z których korzystali rdzenni Cherokezi. Ci ludzie osiedlili się w Ameryce Północnej i brali udział w wielu rytuałach, które miały na celu zadowolenie bogów i przyniesienie dobrobytu ziemi. Mamy powody, by sądzić, że rdzenni Amerykanie wykorzystali te rytuały do komunikowania się z ludźmi, którzy według nich mieszkali na odległych gwiazdach w naszej galaktyce. Nie wiemy zbyt wiele o tych rytuałach ani o tym, jak realistyczny jest ten pomysł, ale rdzenni Amerykanie naprawdę wierzyli, że kontaktują się z bogami. Formacja kamienna w jeziorze Michigan. Jezioro Michigan położone w Stanach Zjednoczonych jest naprawdę ogromnym akwenem.
obejmuje ponad 58 tysięcy kilometrów i przez lata było owiane tajemnicą. Chociaż nic nie mogło przygotować naukowców na to, co znaleźliby w 2007 roku. Zespół naukowców przeszukiwał głębiny jeziora Michigan w poszukiwaniu porzuconych wraków statków. Chociaż nie znaleźli tego, czego szukali, odkryli tajemnicę, która zajmowała umysły Amerykanów i historyków przez ponad 13 lat od jej odkrycia. Na dnie jeziora znaleźli gigantyczną formację skalną, która, jak sądzą, została zbudowana około 9 tysięcy lat temu. Nie mamy sposobu, aby to potwierdzić, ale struktura została nazwana Stonehenge Jeziora Michigan. Nie wiemy, jak te kamienie mogły zostać ułożone w taki sposób, jak są, ponieważ naukowcy szacują, że każdy z nich waży kilka ton. U zarania dziejów nie istniały możliwości podniesienia tak dużych skał. Tak naprawdę podniesienie takiego kamienia byłoby raczej niemożliwe, nawet w dzisiejszych czasach. Nie minęło dużo czasu, zanim zarówno naukowcy, jak i miejscowi nie zaczęli wymyślać teorii na ten temat. Jedną z głównych teorii, podobnie jak w przypadku Stonehenge, jest to, że te skały służyłyby jako brama między światem ludzi a Królestwem Bogów. Według teorii kamienne formacje były w jakiś sposób aktywowane, po czym pojawiał się portal, który umożliwiał ludziom swobodne przedostawanie się do świata bogów. Oczywiście nie mamy żadnego sposobu, aby sprawdzić tę teorię, ale nie jest ona tak dziwaczna, jak mogłoby się wydawać. Jezioro Michigan jest znane z tego, że zaginęło tu kilku ludzi, głównie żeglarzy. W latach od 1891 do 1937 co najmniej 13 marynarzy zaginęło podczas rejsu po jeziorze Michigan. Wszystkie te wyprawy były rutynowe, a większość żeglarzy posiadała wysokie umiejętności żeglarskie. Ale jednak z jakiegoś powodu zniknęli i nigdy nie wrócili. Przez te wszystkie lata ich ciała nie zostały odnalezione. Między innymi dlatego naukowcy tego dnia przeczesywali teren w poszukiwaniu wraków statków. Chociaż wrak, którego szukali, nie został jeszcze odnaleziony, być może znaleźli wyjaśnienie tego, co stało się z tymi wszystkimi marynarzami lata temu. Stonehenge. Nie, to nie pomyłka. Teraz skupimy się na prawdziwym Stonehenge. Na tym, które od setek lat zastanawia ludzkość. Ta niesamowita struktura skalna jest jednym z najsłynniejszych tworów w historii ludzkości i sprawiła, że naukowcy drapali się po głowach, zastanawiając się, jakiemu celowi mogła służyć. Podobnie jak Stonehenge jeziora Michigan, prawdziwy Stonehenge składa się ze skał, z których każda waży dziesiątki ton. Jednak uważa się, że ta formacja skalna została zbudowana około 3100 roku przed naszą erą. Jeśli to prawda, starożytni ludzie musieli mieć dostęp do technologii lub wiedzy, które utraciliśmy w ciągu lat lub które zaginęły przez upływ czasu. Nie mamy pojęcia, jak starożytni ludzie byliby w stanie podnieść te niewiarygodnie ciężkie skały, ani dlaczego w ogóle to zrobili. Przez lata pojawiały się liczne teorie, ale prawda jest taka, że po prostu nie wiemy. Zespoły naukowców współpracowały, aż doszły do pewnego wniosku. Najpopularniejsza teoria głosi, że Stonehenge zostało stworzone przy użyciu skał z kamieniołomu. Jednak kamieniołom ten znajdował się w odległości 380 km. Nie ma szans, aby starożytni ludzie byli w stanie przebyć tak niewiarygodną odległość w tak krótkim czasie. Gdyby dodać, że jednocześnie przenosili skały ważące setki ton, ta teoria jest prawie całkowicie niemożliwa. Zgodnie z jedną z ciekawszych teorii dotyczących Stonehenge, 14. seria linii geomantycznych przecina się dokładnie w miejscu, gdzie stoi Stonehenge. Te linie zostały rzekomo stworzone przez starożytnych ludzi. Teoretycy spiskowi twierdzą, że te linie mogą posiadać mistyczne moce i mogą być źródłem niesamowitej energii. Linie te można wytyczyć między różnymi zabytkami i połączyć nimi niemal wszystkie zabytki historyczne na świecie.
Można je znaleźć na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku i oczywiście w Europie i Azji. Nie wiemy, jakiemu celowi miały służyć te linie, ale wiele osób twierdzi, że mistyczne moce tkwią w tych liniach i obszarach, które przecinają. Jeśli to prawda, Stonehenge mogło służyć o wiele bardziej mistycznemu celowi, niż ktokolwiek z nas mógłby sobie wyobrazić. Niezależnie od tego, do dziś nie mamy pewności, w jakim celu powstał Stonehenge. Gwiezdne wrota Sumerów. Sumerowie są często uważani za jednych z najbardziej tajemniczych ludzi, jacy kiedykolwiek żyli. Głównie dlatego, że byli jednymi z pierwszych współczesnych ludzi, którzy chodzili po świecie. Sumerowie stworzyli jedną z pierwszych dużych osad w historii świata, ale mieli również dostęp do niesamowitej wiedzy, która przez tysiące lat była poza zasięgiem innych osad. Na przykład Sumerowie stworzyli pierwszą znaną wersję systemu pisma. W tamtych czasach nie słyszano o piśmie klinowym, a wiele symboli i liter, które Sumerowie stworzyli wiele lat temu, jest nadal używana, a przynajmniej ich różne wersje. Sumerowie byli bardzo religijni i często przypisywali bogom ich niezliczone wynalazki. Byli głęboko wierzący i opowiadali historie o wszelkiego rodzaju bogach, którzy zstąpili, aby odwiedzić ludzkość, przynosząc dary wiedzy, które popchnęły ludzkość do przodu o tysiące lat. Takie jak wynalezienie koła i pługa. Sumerowie opisali również starożytne gwiezdne wrota, które najwyraźniej pomagały im połączyć się z bogami. Sumeryjska pieczęć przedstawia obraz boga, który wydaje się wkraczać do ziemskiego świata przez jakiś tajemniczy portal. Obraz przedstawia boga na schodach otoczonych kolumnami wody. Aby historia Sumerów była jeszcze bardziej atrakcyjna, stworzyli oni setki różnych dzieł sztuki, które przedstawiają bogów odwiedzających Ziemię przy użyciu różnego rodzaju nieziemskich metod. W tym obrazy tego, co można najlepiej opisać jako latające spotki. Ich grafiki ukazują również kilka obrazów gwiazd i galaktyk, ale nie wiemy, skąd Sumerowie mieliby mieć jakąkolwiek wiedzę o kosmosie. W końcu byli nie tylko starożytnymi ludźmi, ale też byli dosłownie jedną z pierwszych grup ludzi, którzy chodzili po świecie. Nie wiadomo, skąd mieliby znać historię z zaświatów i wymyślać dziwne historie o bogach i aniołach odwiedzających ludzkość. W jednym z ich popularniejszych dzieł sztuki przedstawili boga, który wydaje się nosić zegarek na ręce. Bóg naciska przycisk na ścianie jakiejś bramy. Możemy założyć, że ta brama pozwalała bogom podróżować między światami lub między wymiarami, ale wszystkie te informacje uległy zatarciu w czasie. Nie powstrzymało to jednak ludzi przed wymyślaniem różnych teorii na temat tej tajemniczej bramy. Niektórzy twierdzą, że brama może nadal istnieć, ale jest zasypana w ruinach miasta, które znajduje się w Mezopotamii. Miasto, znane jako Eridu, upadło tysiące lat temu, a znaczna jego część do dziś nie została odkryta. To szalone, jeśli pomyślimy, że takie starożytne historie, szczególnie te ze starożytnego Sumeru, nawiązują bezpośrednio do chrześcijańskiej Biblii. Jeszcze ciekawsze jest to, że po ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, większość tych opowieści o bogach i bóstwach nagle się skończyła. Według chrześcijan, Jezus Chrystus był zarówno Bogiem, jak i człowiekiem, a po swoim ukrzyżowaniu złożył obietnicę, że pewnego dnia powróci na ziemię i zbawi wszystkich, którzy pozostali wierni Jemu i Jego naukom. Pod koniec swojej misji na ziemi Jezus wstąpił do nieba, podobnie jak bogowie, o których mówią starożytne teksty sumeryjskie. Wielu wierzy, że chrześcijańska Biblia opiera się wyłącznie na prawdziwych wydarzeniach. Chociaż te historie były w ostatnich latach kwestionowane, nigdy nie zostały obalone.
Czy to możliwe, że opowieści o starożytnych bramach do innego świata mogą być całkowicie prawdziwe? Dziękujemy bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o polubieniu i włączeniu powiadomień, aby obejrzeć więcej filmików.